Dobrze, drodzy panowie, ja nazywam się Joanna Kolman, prowadzę firmę od 2 lat, są to mobilne usługi kosmetyczne Preciosa, zajmuję się manikurem, pedikurem, jestem po różnych szkoleniach, kursach z zakresu podologii, również odbywałam staże w Gdyni, w Bydgoszczy, teraz jestem obecnie na kierunku sterylizacja sprzętów medycznych. Chciałabym dzisiaj poruszyć temat problemów paznokci i stóp. Także tutaj przygotowałam prezentację. Zaczniemy na początek od tego, co ma wpływ na nasze paznokcie bądź stopy. Jest to na pewno odpowiednia higiena i pielęgnacja. Mamy na myśli tutaj, wiadomo, zmienianie tak skarpetek, obuwia, higiena, także mycie, skracanie odpowiednie tych paznokci. Zabiegi kosmetyczne, takie tutaj uwzględniłam 3 rzeczy, jak narzędzia, ponieważ ważne jest to, żeby one były wysterylizowane, odpowiednio zdezynfekowane. Za chwilkę jeszcze poruszymy to w 4. slajdzie, ten temat. Wiedza tutaj stylistki, tak żeby nie zrobiła nam krzywdy, tak żeby wiedziała, co robi. No i sterylizacja, o której już wspomniałam. Bardzo ważne jest odpowiednie obuwie. Nie może być ani za małe, ani za duże. Często jest tak, że kobiety na przykład chodzą przez kilka lat w szpilkach. No wiadomo, od razu to nie wyjdzie, ale później bardzo częstym następstwem są haluksy, tego typu sprawy. Jeśli chodzi o za małe obuwie, często faceci właśnie chodzą w góry, w za ciasnym obuwiu. Później są krwiaki podpaznokciowe, są one cholizy, które pokażę też w dalszych slajdach. No genetyka, no to nie mamy na to wpływu. Otyłość, praca na przykład cały czas stojąca, ciąża i zmiany hormonalne, to już dla kobiet, ale zapisałam też. Następnie jest budowa aparatu paznokciowego i jego funkcje, czyli tak mamy tutaj funkcję estetyczną, to dla kobiet, diagnostyczną. Możemy tutaj zobaczyć palce, tak jakby odzwierciedlają nam różne niedobory bądź problemy. Tutaj w nawiasie napisałam palce do Boscha. Tutaj chodzi w tym na przykład sławny Bandziorek w Chłopakach do wzięciach. Jak się jemu przyjrzymy, ma tutaj taką okrągłą płytkę. Ona jest przyrównywana do takiego zegara i to nam świadczy o różnych takich zaburzeniach układu oddechowego. Może to być jakaś astma, może to być właśnie jakiś problem z płucami. No i... Widać? Słucham? Tak. One mają bardzo charakterystyczny kształt. One są takie okrągłe tutaj na końcach, są pogrubione, więc to widać, a mając na uwadze taki jego styl życia, no to myślę, że coś tam będzie miało, nie? No i ochrona, to wiadomo, nasze opuszki palców przed urazami mechanicznymi nas tutaj ochraniają oraz funkcja chwytna. I teraz tutaj przedstawia nam obrazek. On jest prawa, lewa strona. Także nie trzeba wiedzieć wszystkiego po kolei, co, gdzie mamy, ale najważniejszą rzeczą tutaj jest macierz, która jest silnie ukrwiona, unerwiona i to jest takie nasze centrum, to jest taka budowa całego paznokcia, jest to rzecz najważniejsza. Jeśli ją uszkodzimy bezpowrotnie, może ten paznokieć odrastać uszkodzony. Oraz drugą taką najważniejszą rzeczą jest łożysko paznokcia. Wszystkie te funkcje odżywcze są dla płytki tutaj poprzez to łożysko. Teraz jeśli chodzi o seniorów, o to jak mają dłuższe te paznokcie, czym dłuższy paznokieć, tym bardziej wyłania nam się hyponychium, czyli to jest ta skórka pod paznokciem. Służy ona głównie nam za taką ochronę, jakby wodoszczelną barierę dla tych tutaj dalszych naszych. No i tutaj tak jak piszę, to możemy sobie przeczytać, aczkolwiek nie musimy tego znać. Te dwie najważniejsze rzeczy, czyli macierz i łożysko paznokcia. I teraz tak jak mówiłam w slajdzie drugim, bardzo ważna sterylizacja, ponieważ tak poprzez brudne narzędzia możemy się zarazić, tutaj pisze, ryzyko zachorowania chorobami w przypadku przerwania ciągłości naskórka, czyli skaleczenia i kontaktu skaleczonego miejsca z zakażonym narzędziem. I mamy wirus HIV, on nam jeszcze daje jakieś objawy. Niestety, ale prędzej czy później się o nim, że tak powiem, połapiemy. Wirus brodawczaka ludzkiego HPV nie jest jeszcze taki zły. Najgorsze według mnie jest wirusowe zapalenie wątroby typu B i typu C. Bardzo często bezobjawowe. Jeśli daje objawy, łatwo jest je pomylić z przeziębieniem, jakąś infekcją.
I teraz ze względu na to, że wspomniałam, iż jestem na techniku sterylizacji medycznej, wypisałam tutaj trzy rzeczy, które powinny być zachowane a propos takiej higieny naszego sprzętu, naszego jako stylistek mówię, czyli jest to mycie, później jest to dezynfekcja w roztworze bądź rozwój plus myjka ultradźwiękowa. Na zasadzie tej kawitacji te brudy tak się lepiej odklejają oraz na samym końcu sterylizacja. Sterylizacja to jest autoklaw klasy medycznej typu B. Ja u siebie posiadam Embion, ma jedną tackę do wsadu. W szpitalach, w większych zakładach są to na kilka tacek. I teraz jak wygląda taki pakiet wysterylizowany, a nie wysterylizowany. Wzięłam dwa, ponieważ różnią się. Po pierwsze, mamy kilka metod sterylizacji. W gabinetach kosmetycznych, podologicznych najczęściej są to parą wodną. I teraz widzimy tak, tu jest wysterylizowany. To są akurat kopytko plus nożyczki. Tutaj są cęgi do wrastających paznokci, dlatego mają one dłuższe ostrza i taka sonda. Czym to się różni? Bo czasami jest tak, że no niestety są pakowane do tych pakietów, aby to wyglądało, że został proces pomyślnie. No i ludzie nie zwracają na to uwagi. Sama zauważyłam, mając jako klientów na przykład pielęgniarki, lekarze, w ogóle totalnie nie zwracają na to uwagi, a jest to naprawdę super ważne. Więc tak, pierwszy pakiet jest taki pomaszczony. On był w 134 stopniach wysterylizowany oraz zmieniła się tutaj na steam kolor. Jeśli to przebiegło pomyślnie, powinien być zmieniony kolor. Wkładamy różne wskaźniki chemiczne też do autoklawów. Są też wykonywane testy sporal, one są obowiązkowe. My się pytamy, tak? Osoby, która nam wykonuje zabiegi na paznokcie? Tak. Tak. To znaczy ona może tak, albo sterylizować u siebie, bo powinna mieć autoklaw. W zasadzie jeśli ma taki swój gabinet, tak, no to sanepid to sprawdza. Czy ona ma ciąg do po prostu, powinno być mycie, powinien być osobne dwie komory, to wszystko sanepid sprawdza, jaka nawet wysokość i tak dalej, więc na pewno powinien mieć. Aczkolwiek spotkałam się sama osobiście, że albo są tylko w myjce ultradźwiękowej, albo są wyłożone na taczce i nie wiadomo ile osób je miało, albo są włożone, też ostatnio byłam świadkiem czegoś takiego, że jest włożony po prostu w pakiet, nie? I kto się nie dopatrzy, to się odrywa, się wyrzuca i jest fajnie, nie? Dobrze, także tutaj mamy zapisane 5 takich oznaczników, które mamy zazwyczaj na środku do dezynfekcji. Warto je znać, ponieważ w razie jakbyśmy chcieli sobie wydezynfekować cokolwiek w domu, czy powierzchnię, czy co, to chcemy wiedzieć, na co to zadziała. Czyli B to jest bakterie, tutaj są gram dodatnie, gram ujemne i wymienione. F grzyby, TBC prątki gruźlicy, V wirusy i S spory. I dlaczego te spory są takie ważne? Dlatego, że samo mycie, dezynfekcja, ok, dezynfekcja jest bardzo skuteczna, aczkolwiek ma jeden minus, czyli nie zabija nam sporów, czyli to są takie formy przetrwalnikowe tych wszystkich wirusów, bakterii. No i jeśli my akurat będziemy tymi szczęśliwcami, a zostaniemy zakuci lub zranieni, no to bardzo duże prawdopodobieństwo na zakażenie którymś z wymienionych wirusów. Podzieliłam tę prezentację na takie strony, żeby najpierw były choroby paznokci, później były jakieś takie ewentualne choroby stóp. Zaczęłam od takich najbardziej rozpoznawalnych, ponieważ moglibyśmy tutaj rozmawiać 3 dni o wszystkich, które istnieją, polidaktylie, syndaktylie i różnego tego typu sprawy, aczkolwiek to są sprawy tak rzadkie, że myślę, że nie ma tutaj czego poruszać. Na naszym pierwszym slajdzie mamy grzybicę. Myślę, że każdy z nas się z nią kiedyś tam spotkał, czy zetknął, czy coś tam nam się o uszy obiło. Można wyjść z grzybicy? Co? Wyjść z grzybicy? Można. I teraz tak, tutaj mamy taką starszą pacjentkę. Widzimy tutaj przerost tego paznokcia, tutaj wał proksymalny był też dosyć taki do oczyszczenia, oczywiście do skrócenia ten paznokieć. I teraz jak mamy tutaj zdjęcie podglądowe, jest to oczyszczone na tyle, ile mogliśmy. Widzimy tutaj już przekształcenie łożyska i po prostu to jest część już na tyle ukrwiona, że już dalej nie daliśmy rady, ale już widzimy po tej osobie, że tutaj jest bulion, tutaj jest haluksa, tutaj te
były obrzęki takie limfatyczne, żyły, były dużo chorób współistniejących, takie jak dla osób dorosłych, czyli cukrzyca, nadciśnienie, to zazwyczaj mają osoby starsze. Teraz będzie druga noga od tej samej pani. Tutaj pazm jakiś tak samo dystroficzny, grzybiczy, tak samo opracowany na tyle, ile mogliśmy. I teraz przy grzybicy, o czym powinniśmy pamiętać, czy na przykład przy osobach starszych, tak jak dla seniorów, powinniśmy co jakiś czas po prostu zaglądać, że tak powiem, pod te skarpetki, co tam mają nasi członkowie rodziny, ponieważ często się wstydzą, jest to taki temat no troszkę nieprzyjemny. I teraz mamy trzy najczęstsze rodzaje grzybów, czyli dermatofitowe, to są w ogóle najczęściej spotykane, drożdżopodobne i pleśniowe. No i tak jak tutaj pisze, że zaatakowany paznokieć zmienia kolor na żółty, brunatny, biały, on traci przejrzystość, jest wzmożone rogowacenie podpaznokciowe i zawsze zaczyna się od wolnego brzegu bądź wałów okołopaznokciowych. Nigdy nam się nie zaczyna od macierzy. Ma też no, taki nieprzyjemny, specyficzny zapach. Ta płytka jest zgrubiona, przebarwiona, łamliwa i pobruzowana. Czasami jest tak, że jak już tymi cęgami złapiemy, to on się wręcz jakby rozpada nam ten paznokieć. I teraz źródło zakażenia, bo możemy się tym zakazić poprzez buty, skarpetki, ręcznik, narzędzia. No i takie warunki sprzyjające, to jest wilgotno i ciemno. I tutaj zwracamy uwagę na to, że możemy też się zależeć u stylistki poprzez na przykład tak zwane robienie w domu i jeden peeling dla 10 osób, nie? Powinniśmy na to też zwracać uwagę, czyli jak idziemy do jakiegoś gabinetu kosmetycznego, podologicznego, powinny być rękawiczki, dla każdego powinien być osobny peeling wyrzucany przy kimś albo po prostu najlepiej dawać do domu. Ja tak na przykład robię, że każda klientka dostaje do domu, tam później czy mężowi, że tak powiem, sprzeda, czy tam sobie coś podpiłuje. Teraz preparaty apteczne, tutaj jest napisane apteczne, dlatego że ja pracuję na początku na olejach Arkady. I teraz mamy tak, substancje grzybobójcze to jest cyklopis, amorolfina, mikazol i może być terapia pulsowa doustna, ale to już jest u lekarza dermatologa, po badaniu mykologicznym, ja zaraz powiem o co chodzi, oraz laseroterapia. I teraz tak, jeśli mamy grzybicę, widzimy, że ten paznokieć jest tak brzydki, jak ja tutaj, że tak powiem, opisałam, musimy zrobić badanie mykologiczne, żeby wiedzieć, jaki to jest grzyb. Bo jeśli my nie wiemy, który, to po prostu możemy sobie do śmierci tam działać. Teraz jak wygląda takie badanie mykologiczne? Po pierwsze trzeba się do niego przygotować, czyli przed nie można używać żadnych lakierów grzybobójczych, żadnych takich specyfików aptecznych. A ostatniego dnia powinniśmy przemyć tylko wodą, żadnym mydłem, niczym. Żadnych lakierów, nic wtedy nie stosujemy i to musi być 2 tygodnie przed tym badaniem. I teraz to badanie wygląda tak, że robimy ze skrobiny z tego paznokcia i pod paznokciem. No tutaj już nie ma zdjęcia, to by wyglądało mniej więcej coś takiego. I dajemy zlecenie do laboratorium. Tam po prostu ten grzybek, że tak powiem, jest hodowany. Czekamy. No tak mniej więcej 4 tygodnie na wynik. Czasami wynik wychodzi zakłamany, więc musimy go powtórzyć. I wtedy możemy dać odpowiednie leczenie. Najlepiej z tym do dermatologa, aczkolwiek tutaj jak pani, tutaj była naprawdę pani wiekowa, no będziemy się starać tutaj wszystko robić, aby jak najbardziej odwołać tą wizytę u lekarza z tego względu, że ona już na tyle bierze tabletek i jest w takim wieku, że nie ma co jej jako pierwszy co dokładać, a poza tym no w szpilkach różowych już raczej chodzić nie będzie, dlatego my chcemy, żeby w pierwszej kolejności ten paznokieć był po prostu zdrowy, a nie żeby był jakiś super hiper. Później na etapie wzrostu, to można też wspomnieć, gdy ten paznokieć będzie rósł, może być tak, że będzie go trzeba doczyszczać, bo od razu nie będzie tak w pełni na 100% oczyszczony i wtedy musimy zakładać tejpy, ja tam na jednym zdjęciu pokażę z klamrami, tak aby ten tor wzrostu ukierunkować na łożysku. Czasami też jest potrzebna klamra tutaj u góry przy macierzy, żeby po prostu on fajnie prosto nam szedł, jak już nam będzie rósł. Zastrzał, inaczej zanoktica. Jest to infekcja bakteryjna wału okołopaznokciowego. Najczęściej wywołana jest przez gronkowca złocistego, paciorkowca i pseudomonasz, czyli pałeczka ropy błękitnej. Później tam na slajdzie też będzie. Tu jest akurat od mojego klienta zdjęcie.
I tak jak wiemy, no tutaj już jest stan zapalny, tak? Jest zaczerwienienie, to było obrzęknięte, zaczynała się taka ciepłota robić, tutaj jest ropa i teraz tak. Babcinym sposobem na to był wrzątek i szare mydło. I z jednej strony to ma rację bytu, dlatego że no to wyciąga jakby tą ropę i zasusza. No ale tyle osób, co się przy tym poparzyło, więc no po prostu to musimy oczyścić, to później coraz bardziej nachodzi nam całą tą treścią ropną. To jest taki dosyć początek. On się prawdopodobnie zakuł po prostu przy pracy. To się oczyszcza, no ja tutaj w tym przypadku akurat u niego dałam opatrunek ze srebrem, bo musieliśmy tam czymś zawinąć, no bo dalej chodził do pracy. Jeśli jest taki dosyć rozwinięty ten stan zakażenia właśnie takiej infekcji bakteryjnej, no to ja już wtedy polecam do pójście po prostu do lekarza i leczenie to farmaceutycznie. Tu jest onycholiza, akurat zdjęcie jest z internetu, z tego względu, że ja mam jej tak dużo, że po prostu już nie robię zdjęć. I to chodzi w tym o to, że ta płytka paznokcia, która jest na łożysku, czyli ta różowa część, ona się odwarstwia i tutaj pod tym jest powietrze. I teraz, dlaczego tak się może stać? Najczęściej to są urazy mechaniczne. Jeśli chodzi o błąd stylistki, może być to ewentualnie przy zamocznym zaciskaniu tunelu, kiedy są paznokcie przedłużane. Ten tunel musi być po prostu, żeby była lepsza budowa, lepsza amortyzacja też, żeby tak nie było złamań i tak dalej. Natomiast no, nie powinno być to przyciskane do takiego fragmentu, żeby klientce wyszły oczy. Dziedziczne zaburzenia anatomiczne palców, choroby skóry, tutaj mamy łuszczyca, topowe zapalenie skóry liszej płaski. I takie choroby ogólnoustrojowe jak cukrzyca, nadczynność tarczycy, niedobór żelaza. I przejdziemy sobie do zespołu zielonego paznokcia, czyli to jest właśnie ta bakteria Pseudomonas. To jest akurat moje zdjęcie. Bardzo fajnie widać te zielone zabarwienie. I teraz tu mamy całkowicie zieloną bakterię, tu mamy onycholizę. Po prostu odcięłam to. Tutaj też było powietrze pod płytką paznokciową. Odcięłam to na tyle, ile mogłam. Tutaj ewentualnie dorównałam różyczką, czyli takim frezem małym. On jest w kształcie kulki, go się doczyszcza. Aczkolwiek, tak jak mówiłam wcześniej, to jest na łożysku, czyli no to jest ukrwione. Po prostu nie jest to zbyt przyjemne. I tak. No właśnie już miałam mówić, dlaczego to się dzieje. Jeśli chodzi o błędy stylistki bądź błąd w noszeniu stylizacji, to jest zapowietrzenie. Czyli jak po prostu ten materiał gdzieś odejdzie, tam się dostanie woda, to jest zapowietrzenie, ponieważ ta właśnie zielona bakteria, czyli inaczej tak potocznie nazywana pałeczka ropy błękitnej, jest to bakteria tlenowa gram ujemna, tyle że te właśnie zielone zabarwienie powoduje na tych płytkach paznokciowych, ale jest ona w glebie, w wodzie, w organizmach ludzkich, zwierzęcych i rozwija się w takich warunkach sprzyjających w temperaturze około 37 stopni, czyli dużo nie potrzeba. Tak, na przykład za przenoszona stylizacja gdzieś tutaj pod powietrzenie, robienie w wodzie, robienie w glebie, tutaj nam się to wszystko zbiera i mówię, sprzyjające warunki, to, że ona jest, otacza nas praktycznie, że wszędzie i coś takiego się dzieje. To akurat było po oczyszczeniu i miesiąc po, to było dosyć fajnie nam odrósł, bo on był obcięty aż dotąd. Więc miesiąc bardzo fajnie nam odrósł. Było tutaj zastosowane serum Arkady i pobudzenie łożyska miękką szczoteczką taką do zębów. Wiadomo, że nową, nieużywaną. Łuszczyca, czyli coś, co też tutaj. To jest akurat też zdjęcie z internetu, akurat tak nie do końca mi się ono podoba, bo zazwyczaj bynajmniej tak tutaj wyszło nam na grafice. One są dosyć bardzo matowe w rzeczywistości, jak ktoś przyjdzie. No ja wtedy odmawiam stylizacji. No i tak jak mamy, że jest wywoływana przez te same mechanizmy autoimmunologiczne, co łuszczyca skóry. Z nie do końca jasnych powodów układ odpornościowy uznaje normalne tkanki za szkodliwe i rozpoczyna atak immunologiczny. I teraz tak jak tutaj widać na zdjęciu, są to zazwyczaj takie paznokcie, no tutaj naparstkowe, jest onycholiza, jest taki zarzucony kolor. Teraz mamy tak, jedno zdjęcie jest moje, tutaj jeszcze widać jak klientka trzyma sobie palec, a tutaj jeszcze jak ktoś jest dociekliwy, to zobaczy drugą. I teraz tak, to jest typowo pourazowy, tutaj jest krwiaczek, on już ma kilka tygodni. I
Dlaczego tak się stało? Stało się dlatego, to był uraz mechaniczny. Kobietka sobie chodziła w górach w troszkę za małych butach. Na tyle to tam uciskało, tarło, aż powstał krwiak. Ona nie widziała, że trzeba się zgłosić, odbarczyć, tak jak zaraz powiem na tym zdjęciu. I po prostu jak ja, tutaj wszędzie jest onycholiza aż dotąd. Aż dotąd, tu jest krew wylana. Ja jak sobie wzięłam tą sondę, którą tutaj pokazywałam na tym pakiecie niewysterylizowanym, oddzieliłam sobie ten wał proksymalny, po prostu ten cały paznokieć zszedł, nie? Tu jest grafika z Google i tu dlaczego wybrałam te? Dlatego, że tutaj fajnie widać, że jest to dosyć świeży krwiak i są nawiercone trzy dziurki. To są nawiercone trzy dziurki różyczką po to, żeby tą krew upuścić. Po pierwsze, wtedy tak szybko nam nie zejdzie paznokieć, po drugie, nie ma takiego typowego uczucia pulsacji, jak już taki krwiak nam powstanie. I po trzecie, to też jest troszkę, że tak powiem, zdrowsze, no bo ta krew pod paznokciem to jest taka pożywka dla bakterii i później z tego też mogą się przekształcić na przykład grzybica później, czy jakaś taka brzydka maceracja pod tym paznokciem. I na takie odbarczenie mamy do 72 godzin, czyli jak przyjdziemy, nawiercimy, to, że tak powiem, upuścimy wtedy tą krew. Ale co, to musi zrobić patolog, czy tam osoba zajmująca się Tak. Nie, absolutnie. Nic tam nie dłubać, nic nie tego. Nic nie robić. I teraz mamy tak, paznokcie wkręcające albo wrastające. Tutaj jest taka starsza nasza pani seniorka. Widać ten pierwszy paluch, zazwyczaj to duży paluch zawsze cierpi na takie dolegliwości. Tutaj już widać, on nam się zakręca, tu już był taki obrzęk, była dosyć ciepłota. I jej się po prostu porobiły takie, jak ja to mówię, jak ślimak ma muszle, tak? Formalnie się zakręca w ten paznokieć. I teraz jakie my mamy na to sposoby? Zazwyczaj w domu, a szczególnie faceci, bo nie chcą za szybko przyjść, sobie podcinają te rogi. No i na chwilę to nam da. Ale później co rusz, bo musimy poznać przyczynę. Przyczyny tutaj może być koślawość palucha dystalnego, tak? Przyczyną tutaj mogą być po prostu obszerne wały. Czasami się robi plastykę wałów około paznokciowych. Głębokie osadzenie, za ciasne buty. No i jak oni w nieskończoność to sobie podcinają, to w końcu dojdą do takiego momentu, że już później mi to jest trudno złapać, a dalej ten problem powraca. I teraz możemy, pierwszym naszym takim ratunkiem to jest podcięcie właśnie tych kolców, tylko ja sobie nie wycinam tego na wpół okrągło tak jak oni, tylko mam specjalne cęgi do tego, żeby po prostu złapać sobie pod tym paznokciem, a żeby on dalej został prosty, bo w teorii mówi się, że powinniśmy obcinać na prosto. Ani to nie powinno być za mocno obcięte, ani z kolei za długo. Ten taki minimalny wolny brzeg, czyli ta część biała, co nam wychodzi, powinna być zachowana. Podcinamy to rożki i pierwsze co to jest tamponada, czyli to jest takie, na przykład może być materiał z ligazano i tam sobie wkładamy pomiędzy wał a paznokieć, żeby nas to nie drażniło. Tak, tutaj fajne takie zdjęcie, bo w największym przybliżeniu co znalazłam. To jest z mojego stażu w Gdyni. Tutaj mamy tak, to są tejpy, które nam odciągają te wały. Dzięki temu jesteśmy bliżej podejść do klamry tej właśnie ortonykcyjnej. Czyli ona działa na zasadzie takiej, ja to bym porównała do zasady takiego dźwigu, który nam podnosi. Tu jest akurat metoda kompozyt i tutaj jest fałka z Unibrace. Ja zaraz mogę pokazać. Widzimy tutaj też tamponadę właśnie w tych wałach, nie? Akurat tutaj była taka historia, że tutaj ten chłopak ma trochę uszkodzony macierz, przez co tutaj biegnie taka kreska. I teraz klamry mamy różne. Mamy klamrę Frasera, na przykład to się robi taki, wkłada się po prostu drut poprzez tą płytkę i tutaj jest taki jakby haczyk. To jest akurat Unibrace, tutaj jest V, możemy zrobić M-kę. Tytanowa zazwyczaj biegnie, po prostu jest to jako prosta linia. I to wszystko robimy na lampie dentystycznej, na bądzie dentystycznym. To boli? Nie, to akurat nie boli. To nie boli, to jest bezbolesne. Później my tą klamrę co 4 tygodnie mniej więcej przekładamy. Tutaj jest taki przyrząd właśnie do tego Unibrace'a. Z tego względu, że tutaj robimy V-kę albo M-kę na tych takich ząbkach. No i dostosowujemy ją indywidualnie, że każdy ma robioną swoją, nie jest, że jedna długość dla wszystkich. No i tu jest akurat drut. Identycznie wygląda drut właśnie tytanowy. Jest to też dentystyczny, praktycznie niewidoczny, nie? Tutaj chłopak miał trójkę, ona jest trochę grubsza, to ja mam przy sobie dwójkę, nie? No i ostatnie, co nam praktycznie zostaje, jak już paznokieć jest tak mega wkręcony,
Mamy tutaj kostkę arkady. Wygląda to trochę jak imadło i wygląda to trochę strasznie, ale aż takie w rzeczywistości nie jest. Aczkolwiek jak przychodzą do mnie panowie czy panie, to zazwyczaj panowie się bardzo boją tych odcisków, wyciągania i tak dalej. Zawsze tam z kobietą za rękę są. Także tutaj mamy takie manipulatory, które wkładamy poprzez płytkę paznokcia, a na samym początku kładziemy tutaj kropkę akrylu i na tym jest postawiony taki główny manipulator i na tyle, ile nam pacjent da, możemy tutaj wstawiać wkładki akrylowe. I tutaj mamy rodzaje stóp, tutaj też jest zdjęcie z internetu dla podglądu, czyli stopa egipska, grecka, rzymska oraz predyspozycje do czego, jakie tutaj mamy występowanie, jakich takich jednostek chorobowych. Najczęściej spotykana jest egipska, choć ja akurat sama u siebie, a przede wszystkim u mężczyzn, spotykam stopę grecką. Oraz przy tym warto wspomnieć, że but powinniśmy dobierać do tego najdłuższego palca. I teraz jedną z takich najczęstszych dolegliwości jest odcisk. I są to niewielkie obszary zgrubiałej skóry, które powstawają na skutek długotrwałego ucisku lub tarcia. Powodują one zagęszczenie włókien kolagenowych i przyspieszenie procesu dojrzewania spłaszczonych komórek rogowych. I teraz dzielimy je na twarde i na miękkie. Tutaj mamy opis, już pokazuję na zdjęciach. I teraz z czym najczęściej mylimy odciski? Mylimy je najczęściej z kurzajkami. Za chwilę pokażę, jaka tutaj będzie różnica. Tu są akurat zdjęcia wszystkie ode mnie z przypadków, czyli pierwsza pani tutaj już po wyciągnięciu. Możemy zwrócić uwagę, jak głęboki on jest, bo tutaj na początku my to opracujemy skalpelem, te takie zrogowacenie i później wyciągamy dłutem. Akurat tutaj ja użyłam dłuta jedynki. Tutaj tak samo, w innej lokalizacji też dosyć jest taki widać głęboki, a tutaj to zdjęcie jest bardzo fajne, bo pokazuje nam, uwaga, panią, też seniorkę, która po prostu poszła do apteki i kupiła sobie plaster na odciski. W czym jest sęk? Chodzi o to, że jeśli już chcemy założyć ten plaster na odciski, to powinniśmy zabezpieczyć skórę zdrową wokół, na przykład wazeliną. Tutaj nie zostało to zrobione i po prostu mamy bardzo fajnie popaloną skórę. Trzeba to było po prostu ściąć skalpelem. Tutaj jest maceracja już tej tkanki wokół i samego tego odcisku. Niewiele nam to dało, no zrobiło się trochę miększe, aczkolwiek i tak ostatecznie musieliśmy to zrobić dłutem. Niepotrzebny tutaj było ból, panika i po prostu zastosowanie tego. I teraz tutaj tak jak widać na tym zdjęciu odcisk ma linie papilarne. Kurzajka, którą teraz pokażę, linii papilarnych nie ma, bardzo często ma taką jakby zasuszoną krew, czyli tak zwane papilarki. I tutaj jest już brudawka wypalona prądem, czyli metodą elektrokoagulacji. Wypalana jest przeze mnie. No i tak jak tutaj pisze, że jest to zarażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego, inaczej HPV. I tym się też możemy zarazić. Następuje w wyniku bezpośredniego kontaktu ze skórą. Sprzyja temu uszkodzony naskórek, obniżona właśnie odporność organizmu. I mamy HPV-1, to są kurzajki duże, głębokie i HPV-2 mozaikowe. One są płytsze, ale bardziej rozsiane. Dobrze jest tutaj zrobić badanie poziomu witaminy D, gdy chcemy ją leczyć, tak mniej więcej poziom naszej odporności, no i regularne wizyty, tak, bo no ja akurat tutaj stosuję metodę elektrokoagulacji, ale można też pójść w naturalne sposoby typu jaskółcze ziele, glistnik, olej, także dla mniejszych osób, czy takich, które się po prostu boją bólu. A model z kolei najczęściej jest mylony z odciskiem. To jest zdjęcie ze strony Podologia Help akurat. I co to jest model? Czasami może być tak, że jest i model, i odcisk, ale modele to inaczej hiperkeratoza, zjawisko nadmiernego, przyspieszonego namnażania komórek skóry, rogowacenia, gromadzenia naskórka. Tutaj skóra staje się zgrubiała, wypukła. Czasami może być popękana, gładka lub szorstka i zazwyczaj jest to taki woskowy obraz takiej koloru żółtawego. One nie przynoszą dolegliwości bólowych. Tutaj mamy typową stopę grecką. Jest dłuższy drugi palec,
i po prostu charakterystyczny bardzo model. Bardzo często faceci, zresztą to nie ma różnicy, czy to facet, czy to kobieta, aczkolwiek to takie miejsce ucisku, bo modele i odciski to są typowo miejsce ucisku i tarcia. Tak jak wcześniej wspomniałam, no kurzajka, inaczej brudawka wirusowa, to już jest typowo zarażenie. I teraz pękające pięty, mamy tu wymienione najczęstsze przyczyny. Skłonność genetyczna, no to tego nie oszukamy. Cukrzyca poprzez upośledzenie ukrwienia tej części ciała, większa podatność na wszelkie urazy, nadwaga, bo wtedy mamy zbyt duże obciążenie tych stóp. Niewłaściwe obuwie, takie jak wysokie obcasy, ciasne obuwie, cienka podeszwa, nieodpowiednia dieta, czyli uboga witamina A, niedostateczna ilość płynów i przyjmowanie dużych dawek leków. I teraz ja tutaj mam fajne zdjęcie. Zrogowacenie tutaj już jest, nie? No to najpierw to powinniśmy przyjść oczyścić. Tutaj jest to po prostu opracowane skalpelem, wygładzone kapkiem. Najpierw 80, później 180. I teraz po prostu podstawową rzeczą jest odciążenie tego miejsca, czyli zrobienie albo wkładek ortopedycznych, albo po prostu są takie też podpiętki z takiego materiału, który się nie odkształca. To jest podstawowa rzecz. Drugą rzecz, którą można nazwać domową, to jest pielęgnacja, czyli nawilżenie i natłuszczanie typowo, nawet okluzje nocne przy takim stanie, nie? Bo to jeszcze, to są pęknięcia, to nie są typowo nie wiadomo jakie rozpadliny, nie? Także tutaj akurat pani z pracą siedzącą, aktywna sportowo, i tak to się tutaj zadziało. Też ważny jest zazwyczaj też wywiad, tak? Bo na przykład miałam pana z piętami po prostu takimi trochę makabrycznymi i okazało się, że jest to stan tego, że no kilka razy w tygodniu chodzi na basen i ta chlorowana woda tak mu to wszystko wysuszała, że później z tego wysuszenia mu też to pękało. Na przykład przy chorobach tarczycy ja obserwuję, że też jest skóra bardziej sucha. Jest to już, jak ja to mówię, taka choroba cywilizacyjna, bo co jedna kobieta to w wywiadzie ma, zresztą mężczyźni coraz też częściej, no i ta skóra też jest taka wtedy nieciekawa, nie? I tutaj mam haluksa, ale haluksa valgusa, bo haluksa każdy z nas ma dwa, bo po prostu po łacińsku to jest paluch. Jest halus valgus i halus rigidus. Valgus jest najczęściej spotykany. Jest to koślawe zniekształcenie palucha w stawie pierwszym śródstopno paliczkowym, może być efektem kontuzji, nagromadzonych mikrourazów, chorób stawów, tutaj zwłaszcza RZS, lub nieprawidłowości anatomicznych. I tutaj jest bardzo fajne zdjęcie, bo pokazuje nam dwie rzeczy. Po pierwsze, ja zrekonstruowałam tego paznokcia ze względu, że tam było wesele i trzeba było to jakoś estetycznie załatwić. Po drugie, to jest bardzo młoda dziewczyna. Widać już tutaj rotację wewnętrzną tego palucha. Tutaj ewidentny już się nam robi haluks i tu jak to było oczywiście najpierw oczyszczone, później było doklejone materiałem, ale niepokoiło mnie to. W momencie, gdy nie było tego paznokcia, który w tych butach, a przecież chodzimy tysiące kroków dziennie, które w tych butach po prostu nie odbierał tych urazów, zaczęło odbierać ją kość. I tutaj już jest zgrubienie i poprzez te zgrubienie ono będzie hamowało nam wzrost tego paznokcia też, nie? Także, no mówię, młoda dziewczyna, często jak przychodzą do mnie osoby starsze, mówią o tym, że na przykład no, kiedyś tam chodzili w za małych butach, czy chodzili w butach po rodzeństwie. No ja to rozumiem, była taka sytuacja nie inna, ale to było złe. Po pierwsze był niedopasowany tak za bardzo rozmiar, po drugie nie było takiej dostępności, że te nam się zepsuły, więc poszliśmy po drugie. A po trzecie, jak braliśmy po rodzeństwie, które miało koślawe stopy bądź szpotawe, to wkładaliśmy w te buty, tam wkładka już była wyrobiona na zewnątrz czy do wewnątrz i po prostu nam się automatycznie tak samo ta stopa ustawiała, nie? I kilka tysięcy kroków zapamiętujemy, że tak stawiamy i później wszędzie tak stawiamy te stopy, nie? Także tutaj też bym zwracała uwagę. Dało nam panowie raz, dwa, trzy, cztery slajdy. I teraz tutaj deformacje palców, to chciałam tylko pokazać na zdjęciu, bo to już jest sprawa dla fizjoterapeuty, ortopodologa. Z wiekiem
wiadomo, jak to wszystko. Bardzo duży wpływ tutaj na deformację palców, przede wszystkim złe obuwie. I tutaj akurat na tych zdjęciach jest fajnie pokazane, jak te dalsze stawy nam się ustawiają. Mi osobiście potrafi się pomylić motkowaty z moteczkowatym, dlatego to zdjęcie jest fajne, bo nam pokazuje, zobacz, on jest w kształcie takiej L-ki, jak ja to mówię, a ten jest typowo tak na szpic. I później ten paznokieć tutaj jest pogrubiony, tu jest pogrubiony, tu jest odcisk, często tu jest odcisk. No i niestety one tak się no brzydko zaciągają. Jest też ten taki pogwinięczy, krogulczy, no to tutaj, gdzie mamy takie czerwone kropki, to są miejsca tych najbardziej tarcia, nie? No i tutaj wtedy fajnie jest oczyszczać te zmiany. Można też wkładki dobrać ortopedyczne. Warto tutaj jest zrobić badanie biomechaniki chodu. Według mnie każdy powinien mieć badanie biomechaniki chodu. U nas w Malborku niestety nie ma. Najbliżej jest w Elblągu w Gdańsku. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, no nawet z małym dzieckiem. Nawet dwuletnie dziecko, już chodzi o to, żeby było po prostu bez tego pampersa, żeby już miał ten chód taki, jak ma mieć. Bardzo fajnie je zrobić, bo jak wyłapiemy od razu te wady, nie wiem, na przykład koślawość, potawość, gdzie to już nie jest taką normą u dzieci, to możemy od razu z tym zadziałać i te wszystkie palce i deformacje, tam od razu robią wkładki ortopedyczne. Te wkładki też są nie tak jak kiedyś tam w sklepie medycznym czy cokolwiek, tylko te wkładki też są indywidualne, bardzo fajna sprawa. No trochę kosztowna, ale myślę, że raz na rok czy nawet na dwa, jak ktoś przyciągnie, można sobie pozwolić, nie? I to od najmniejszego do największego każdy powinien według mnie coś takiego mieć zrobione, bo to od razu wszystko zaopatrzą i komputer nam pokaże, gdzie my jakiś nadmierny robimy nacisk, gdzie jako źle, bo tego gołym okiem widzimy, że ktoś koślawi, szpotawi, nie? Ale komputer, ta mata nam pokaże dokładnie, w którym miejscu, co mamy robić, jakie tam jest procentowe odciążenie i tak dalej. I teraz tutaj mam zdjęcie z internetu, takie trochę powiększyłam, że wygląda jak stopa słonia. Ale chodziło mi głównie o te zdjęcie RTG, tutaj jest RTG boczne, o tą ostrogę piętową. A od razu jak się przyjrzymy, tu też nam się nie podoba, bo tu powinno być gładkie, tak, na kości. I palec, nie? Palec też mamy podwinięty, od razu widać. No i tak jak tutaj jest napisane, że zmiany zwyrodnieniowe będące najczęściej wynikiem długotrwałego, czyli tak jak mówię, to że my sobie raz tam założymy szpilki, nic się nie stanie, ale to nie jest odpowiedni... Tak. Tutaj chodzi o to, że to rozcięgno podeszwowe cały czas jest jakby urażane i później po prostu się tworzy takie jakby zwapnienie. Ja bym to tak najprostszym językiem powiedziała. Tutaj możemy sobie przeczytać, że długotrwały stan, fala uderzeniowa, tak, ćwiczenia manualne, jakiś taki dobry fizjoterapeuta, dobry ortopodolog, także powinno. Są też takie domowe, czytałam kiedyś, sposoby jak okłady tam z aspiryny, przekładanie czaszkiem i tak dalej, czyli coś, co wywołuje ciepło, czyli jakieś tam procesy pobudzenia. Czyli długotrwały stan zapalny w obrębie, tak jak mówiłam, rozcięgna podeszwowego. Te rozcięgno nam idzie odtąd aż do przez całą tą, nie? No i rozcięgo łączy guź kości piętową z nasadą palców stopy. Taka elastyczna struktura z tkanki łącznej. Ona się napina i rozluźnia podczas chodzenia, czyli cały czas też jest urażana i dzięki temu stopa jest odpowiednio sprężysta, a łuk sklepienia podłużnego nie spłaszcza się. I teraz deformacje. To już przedostatni nasz tutaj dział. Dzieli się na wrodzone i nabyte. Na przykład wrodzona może być stopa taka szpotawo końska. Te dzieci mają tak ustawiane te stopy, czasami się je porównuje do kija golfowego. No i nabyte, no to wiadomo, tak jak mówię, cały czas zaburzenia biomechaniki chodu, czyli najczęściej no te nieszczęsne nasze obuwie. No i mamy tak, młotkowate, tak jak pokazałam, palec jest dziecki, czyli jeden nachodzi na drugi, paluch koślawy, czy inaczej to jest halux valgus, paluch sztywny to jest halux ridigus, stopa szpotawa, mówiłam, stopa wydrążona, bo mamy płaskostopię, stopę normalną i stopę wydrążoną. Jakbyśmy sobie przesmarowali podeszwę, położyli na kartce, to zobaczymy tak mniej więcej, co my tam mamy. No i tak jak mówiłam, predyspozycje genetyczne, nadwaga, źle dobrane obuwie, rozejście się kości śródstopia, opadających główek kości śródstopia i stawu skokowego.
No i pod wpływem powstania tych zniekształceń ciężar ciała rozkłada się w odmienny sposób. Tutaj mamy ostatnie zdjęcie. To jedno moje zdjęcie jest z stażu w Bydgoszczy. Po prostu zamieściłam je tutaj, żeby było widać, co tutaj się stało, jaka jest deformacja tej stopy. Myśmy tutaj tej pani trochę złuszczyli, tak spilingowali, nakremowali, bo tutaj była łuszczyca, cukrzyca, nadciśnienie, wszystko tam w komplecie było 100 różnych chorób i tutaj już widać, ten łuk był zapadnięty, kości były, główki opadnięte, już było czuć po prostu, no myśmy tu skrócili, wyrównali te, dalej ona miała przyjść, ta pani, tutaj badania też tej biomechaniki, także, a tutaj mam ostatnie też pokazane z tego względu, że one są dystroficzne, te paznokcie. Są już one zarzucone i rosną i do góry, i do boku, i do wszystkiego. Więc też nie za każdym razem damy na pierwszy raz to zrobić. Jeśli mamy przyrost hyponychium, tak jak wcześniej mówiłam, bo idzie po prostu pacjenta zakrwawić, nie? Jak się za mocno za pierwszy raz obetnie. No ja to zrobiłam dwuetapowo. Po prostu tutaj chodzi o to, że tutaj też było i obrzęki, i cukrzyca, i astma, i już wszystko. Chodzi o to, jak potrafią być zniekształcone, jak chwilę się to wszystko zaniedba i po prostu, no dobrze jeszcze, że na stopach rosną o wiele wolniej niż na dłoniach, nie? No i później osoba starsza, no wstydzi się pokazać, sama już nie dosięgnie i dlatego tak ważne jest, żeby właśnie zaglądać tym naszym członkom rodziny, że tak powiem i tak ze spokojem, z jakimś takim poczuciem bezpieczeństwa. Miałam też panią na przykład z udarem i ona miała paraliż lewostronny. Jak myśmy robiły paznokcie, to dosyć mocno walczyłyśmy, bo tu z jednej strony ja jej trzymam tak, tu jej opada, no i wiadomo, że głupio i ona się czuła i trochę ja, ale takie właśnie zaopiekowanie, poczucie bezpieczeństwa i właśnie naprawdę higiena. Przede wszystkim te obuwie, bardzo uczulam na te obuwie, bo mówię, tak jak raz przejdziemy, czy dwa razy, czy cokolwiek, nic się nie stanie, ale później na przestrzeni lat, no to widać, jak te stopy są zdeformowane. Także co powinniśmy robić, żeby o te stopy jak najlepiej dbać? O te stopy jak najlepiej dbać. Obcinać na prosto, regularnie peelingować, regularnie sobie kremować. Regularnie sobie, na przykład robić takie badania regularnie, w sensie raz w roku, chodzić do takich specjalistycznych osób, które na przykład oprócz obcięcia tych paznokci też usuną jakieś ewentualne zrogowacenia, jakieś ewentualne odciski, modele od razu w czas. No i przede wszystkim te obuwie, na które ja uczulam obuwie. I jeszcze rzecz, regularność, nie? Że jeśli ja komuś mówię, że proszę przychodzić na przykład na kontrolę, co 4 tygodnie przełożymy klamrę, a komuś już się wyprostował palec i ktoś to sobie sam zdejmie, już do mnie następnym razem nie przyjdzie, to po pierwsze ma efekt nawrotowości, po drugie tam sobie pewnie coś wyskubię przy okazji, a po trzecie to nie jest tak, że my nałożymy na miesiąc tą klamrę, gdzie paznokieć się wraca na przykład 3 lata, my nałożymy na miesiąc tą klamrę i będzie ok. Nie, to łożysko musi się przebudować, ten paznokieć musi nam wejść na dobrą tor wzrostu, tak samo grzybica. Ja na przykład oczyszczę paznokcia i powiem, proszę przyjść na 4 tygodnie na doczyszczenie, nie? No i ktoś nie przyjdzie, bo już tam nic nie ma, nie? No to takie no trochę tak, albo róbmy coś porządnie, albo nie. Jeszcze przy grzybicy, nie wiem, czy tam wspomniałam na początku, że po prostu wszystkie ręczniki, wszystko poprać 90 stopni, skarpetki to najlepiej wyrzucić, albo w ogóle no, poprać wszystko 90, że nie było tak, że tutaj my leczymy tą grzybicę, wszystko już jest na tego, ktoś założy te skarpetki, które prał w 30 stopniach, czy wyprał ręcznie, rozłożył i od nowa, nie? Bo ja z jednej strony będę leczyła, a z drugiej strony mi się będą zakażać. No i tak pilnować też tego, żeby każdy miał na przykład swój ręcznik, i jakiś taki mały typowo do stupania stopy, twarz, tego i wszystko po kolei. No i swój, najlepiej swoje, swój komplet tam nożyczek, swój komplet ręczniku, nie? No i też patrzeć na to, jak idziemy do jakichś takich publicznych miejsc, na przykład baseny, sauny i tak dalej, mieć te klapki.
mieć te klepki, bo czasami my się zarazimy, ten okres wylęgania nam wyjdzie dopiero jak będziemy mieli spadek tej odporności, nie? No jak już robimy, to róbmy całkowicie, czyli na przykład jest grzybica, to robimy badanie mykologiczne, stawiamy się na kontrolę, doczyszczamy ten paznokieć i robimy na przykład tam terapię, nie? Tak samo kurzajki, no to robimy poziom witaminy D, wzmacniamy odporność i wypalamy, czy tam tą terapię taką bardziej, że, jak ja to mówię, ziołową na to, żeby to wszystko szło w parze. No bo jak my zrobimy jedną rzecz, na przykład jak ja będę komuś tam wypalać, a w tym czasie nikt mi nie weźmie witaminy D, na przykład przez 2 miesiące, no to ja to więcej będę wypalać na przykład o 3 razy.